Nanorurka może mieć właściwości, specjalne właściwości elektryczne. Prawda? Tam pokazywałem, że jest to element, który mógłby być tranzystorem. Tutaj nanorurka typu Y została połączona z elektrodami złotymi. Prawda? To są elektrody. Nanorurka jest rzeczywiście bardzo cienką nanorurką. Prawda? W porównaniu w tej skali, którą możemy robić ścieżki metodą litograficzną, to jest obiekt dużo mniejszy. Taka nanorurka, w zależności od tego, czy prąd płynie od połączenia tych dwóch nanorurek do jednej, czy odwrotnie, ma właściwości prostujące. Jest to element prostujący, który został tak naprawdę zbudowany przez naturę. Prawda? Czyli możemy mieć tranzystor, musielibyśmy tylko się umieć tam połączyć. Możemy mieć diodę. Prąd zależy od polaryzacji. Na to, żeby zbadać pojedynczą rurkę, to trzeba móc wydzielić ją. Prawda? Z całego pęku nanorurek znaleźć tą jedną, która ma właściwości interesujące. I to nie jest proste. Dlatego, że nanorurki są splątane ze sobą. Trzeba je rozbić, rozplątać, a potem w jakiś sposób tą jedną, która jest interesująca, znaleźć i badać jej właściwości. Dużo łatwiej by było, gdyby można było doprowadzić do tego, żeby tak jak fullereny, nanorurki się rozpuszczały. Wtedy będziemy mogli nałożyć rozpuszczone nanorurki, a zrobić szczotkę albo zrobić, nie wiem, ułożyć je równolegle. Oczywiście to jest możliwe. Jest możliwe przez dołączenie pewnych grup funkcyjnych do końców nanorurek lub też dołączenie grup funkcyjnych do ścian bocznych nanorurek. I tak przygotowane nanorurki rzeczywiście mogą być rozpuszczalne, a zatem możemy z nimi dalej pracować w sposób troszeczkę bardziej kontrolowany niż poprzednio, wyszukując z całego morza nanorurek tej jedynej, która jest interesująca. I tu chciałem Państwu pokazać rezultat właśnie takiej reakcji pojedynczej nanorurki węglowej z dołączoną grupą funkcyjną, która w kolejnym procesie została zamieniona na znacznie bardziej skomplikowaną grupę i ostatecznie udaje się to taki związek nanorurek rozpuścić w dwusiarczku węgla. Zatem rzeczywiście, jeśli byśmy chcieli prowadzić dalsze eksperymenty z nanorurkami, bardzo by to pomogło. Na przykład, gdyby chcieć wzmacniać jakikolwiek kompozyt, to znowu potrzebne nam są takie rurki, które będą wiązały się z tą matrycą, którą mają wzmacniać. A to wcale nie jest takie oczywiste, prawda? Bo jeśli nanorurka ma wszystkie wiązania wysycone, wobec tego w kompozycie może być zupełnie obojętna i mogłaby tak naprawdę w materiałach kompozytowych osłabiać, zmniejszać właściwości mechaniczne, pogarszać je, a nie poprawiać. W łuku węglowym powstają nie tylko osobno nanorurki i fullereny, powstają również takie obiekty, w których fullereny są w środku w nanorurce. A to powstaje, nie bardzo wiadomo dlaczego, ale ponieważ w łuku powstaje i jedno i drugie, więc może są takie warunki, w których do nanorurki mogą wejść fullereny do środka. Jest to rzeczywiście bardzo interesujący obiekt. Czy rzeczywiście tak, że wtedy, kiedy nanorurka powstaje, gdzieś powstał fulleren, nanorurka jeszcze jest otwarta, to fulleren dyfunduje i wpada, wciągany jest do środka, czy może jest w nanorurce jakiś defekt i w tym defekcie jest wystarczająco duża dziura, żeby przeniknął fulleren do środka.
No, są takie modele teoretyczne, które przewidują, że i jeden, i drugi proces jest możliwy. Oczywiście możliwe jest również, że jeśli to by była dwuścienna nanorurka, to z jakichś powodów, na przykład przez oddziaływanie pomiędzy warstwami w tejże nanorurce, wewnętrzna nanorurka zostałaby przerwana i skondensowałaby do fullerenów. Na razie nie bardzo wiadomo, jak to powstaje. Niemniej jednak już został pewien model opatentowany jako zastosowanie do układów pamięci. Otóż został zaobserwowany taki klaster węglowy z fullerenem w środku. No, taki fulleren mógłby być w jednym końcu klasteru węglowego albo w drugim końcu. Prawda? To już, jeśli potrafilibyśmy określić położenie, miejsce tego fullerenu, no to rzeczywiście możemy zapisać informację, przesuwając fulleren z jednego końca do drugiego końca. Pomimo tego, że został taki obiekt zaobserwowany jeden, a że zostało to opatentowane już w pewien czas temu i publikacja taka się ukazała, to jeszcze nie znaczy, że to ma bliskie szanse zastosowania. Niemniej jest to potencjalna możliwość. Ale mnie się wydaje tak naprawdę, że znacznie większe możliwości, zamiast poszukiwania egzotycznych związków typu pochodne fullerenu, fulleren wewnątrz nanorurki, dają związki organiczne, które można syntezować w dużych ilościach. No i rzeczywiście od pewnego czasu badane są pojedyncze właściwości elektronowe pojedynczych molekuł. Znaczy przykładany jest prąd do molekuły, badany jest jej opór pojedynczej molekuły. Tu akurat ja chciałem Państwu pokazać pojedynczą molekułę, która może być polaryzowana w tym kondensatorze. Tu jest prąd doprowadzany, stąd prąd wypływa i w zależności od tego, jaka jest polaryzacja tej bramki, to przewodnictwo się zmienia. Można dostać taki przebieg przewodnictwa, no, który daje od razu możliwość zastosowania jako element czynny, element elektroniczny. To jest jeden z eksperymentów, prawda? Nie jest to jedyny. Możemy sobie wyobrazić dwa pierścienie benzenowe połączone mostkiem. No, to są wszystko wiązania, to oznaczają wiązania węglowe, to jest wiązanie aromatyczne. I w zależności od tego, jaka jest konformacja takiej molekuły, czy te dwa pierścienie są równoległe względem siebie, czy prostopadłe, to jest inne przewodnictwo takiej molekuły. To tak samo mógłby być element czynny elektronowo w układach elektronicznych, gdybyśmy potrafili z zewnątrz zmieniać konformację molekuły. No, ta molekuła jest przewodząca, przewodnictwo w tej drugiej konformacji jest znacznie niższe. Zatem rzeczywiście, gdyby poszukiwać układów pamięci, to może łatwiejsze niż obiekt fullerenu w klasterze węglowym Tomanka jest badanie tego rodzaju elementów czynnych. Jeszcze inny układ molekularny, a związany jest, jak zawsze, z pewnymi pierścieniami typu benzenowego, oddzielony mostkami, gdzie dodatkowo dołączone są dwie grupy funkcyjne. Jedna wyciąga elektrony, druga dostarcza elektrony. Przewodnictwo bardzo silnie zależy od przyłożonego napięcia. Tutaj są pokazane w niskich temperaturach pomiary przewodnictwa na pojedynczej molekule. W sumie daje to możliwość zbudowania generatora dlatego na jednej molekule, ponieważ jest różniczkowy opór ujemny. Zatem kolejny element czynny,
który mógłby być do tego wykorzystany, do elektroniki molekularnej, do budowania układów molekularnych. Ale jest problem tak naprawdę w tym, że my nie potrafimy zbudować układu. Nie możemy dojść do pojedynczej molekuły. No, rzeczywiście możemy ją obserwować przy pomocy mikroskopu tunelowego. My musimy znaleźć metodę wytwarzania układów tak, żeby układy się same tworzyły. Czyli stworzyć takie warunki, żeby układ powstawał sam. I tak rzeczywiście jest. Tak jak Państwu pokazywałem poprzednio, fullereny się organizowały w łańcuchy z grupą funkcyjną ustawioną z boku, tak żeby była dobrze widoczna. Można wykorzystać mechanizmy oddziaływania podłoża z molekułą do tego, żeby stworzyć warunki samoorganizacji się. Przykład kolejny. Molekuły, która została nałożona na grafit, też okazuje się, że tworzą się ładne wysepki tych molekuł. Układ się organizuje sam, prawda? Tak jak poprzednio mieliśmy układ fullerenów z ferrocenem czy z innymi grupami funkcyjnymi, tak i tutaj mamy układy takie, które pojawiają się ładnie uporządkowane, prawie ładnie uporządkowane. Otóż taka molekuła ma efekty prostujące, czyli taka warstwa będzie, której model jest tutaj przedstawiony, prawda, będzie miała właściwości prostujące. W zależności od tego, w którą stronę będziemy przepuszczali prąd, to albo to będzie opór większy, albo mniejszy. Prawda? W szczególności akurat w tym wypadku jest to bardzo ładna charakterystyka prądowo-napięciowa w układzie molekularnym. Tutaj to nie pojedyncza molekuła. Tutaj kilkadziesiąt molekuł bierze udział w tym w przewodnictwie. Niemniej jednak jest to układ w skali molekularnej. Ale czy to jest coś dziwnego? Poprzednio mieliśmy efekt prostowania w nanorurkach. Wtedy, kiedy była nanorurka typu Y połączona z dwiema elektrodami? Nie, to nie jest nic nadzwyczajnego. Jeśli molekuła będzie niesymetryczna, a to już wiadomo, to rzeczywiście prąd płynący w kierunku jednym będzie się różnił, opór takiej molekuły, od oporu przy prądzie w przeciwną stronę. Zatem tak naprawdę to już wiadomo, jak należy poszukiwać, gdzie należy poszukiwać molekuł na przykład prostujących. Wiadomo, gdzie należy poszukiwać molekuł, które będą miały nieliniowe charakterystyki, takie, żeby się nadawały jako generator. Czyli bardzo dużo już na ten temat wiadomo. Cały czas jest problem ten, że musimy znaleźć metodę, żeby się molekuły same organizowały, ale później tak trzeba będzie to w jakiś sposób zmodyfikować. Także w którymś momencie problemem będzie wykonanie doprowadzeń i całej tej obudowy takiego układu molekularnego. No i ten problem jeszcze na razie nie został rozwiązany. Na zakończenie chciałbym Państwu powiedzieć, że fullereny wzbudzają zainteresowanie. Fullereny są dobrymi nośnikami grup funkcyjnych. I tak naprawdę niewiele więcej. Początkowo sobie wyobrażano, że fulleren może być bardzo dobrym kulką w łożysku kulkowym, nano. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że już w tym momencie w skali atomowej to będą odgrywały rolę wiązania pomiędzy atomami, sprzężenia pomiędzy pierścieniami jednego układu i tego drugiego układu, który będzie miałby, po którym fulleren miałby się toczyć. To nie może tak pracować, że to będzie dobrym dodatkiem do smarów. To kuleczka jest za mała. Natomiast to może być elektrolit. Stały elektrolit, dlatego że
otwory pomiędzy fulerenami są dosyć duże, wobec tego jony by mogły tam łatwo dyfundować. I rzeczywiście tego rodzaju badania są prowadzone. No ale do tej pory fulereny takiego bezpośredniego zastosowania nie znalazły. Inaczej jest troszeczkę z nanorurkami. Dużo bardziej skomplikowany obiekt z punktu widzenia wytwarzania. Trudno jest wyselekcjonować rurki jednego tylko typu, jakkolwiek też są doniesienia, że to się udaje robić. Trudniej jest je wytwarzać w sposób kontrolowany. Niemniej może są takie zastosowania, na przykład w kompozytowych materiałach, gdzie nie ma znaczenia, jaki jest to typ rurki, byle to była nanorurka. I rzeczywiście już znalazły zastosowania. Czy w przyszłości będą stosowane w mikro czy nanoelektronice? Bardzo prawdopodobne, że tak. Właśnie mówiłem przed chwileczką o trudnościach z połączeniami. Jak Państwo widzieli na którymś z przezroczy, ścieżki przygotowane metodami litograficznymi są bardzo grube w porównaniu ze ścieżkami z nanorurką, prawda? Wobec tego nanorurka daje szansę żeby zbudować cienkie doprowadzenie. No, jak się to będzie rozwijało, to rzeczywiście trudno jest powiedzieć. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz jeszcze, że rzeczywiście w połączeniu z elektroniką molekularną zarówno fulereny jako nośniki, jak grup funkcyjnych, nanorurki jako doprowadzenia rzeczywiście mogą znaleźć zastosowanie.